Cześć! Zapewne na dnie waszego czajnika pojawia się biały osad, potocznie nazywany kamieniem. Skąd się bierze i dlaczego należy z nim walczyć? Wszystkiego dowiecie się w tym materiale. Zacznijmy od chemicznej strony naszego problemu. Biały nalot w czajniku spowodowany jest wytrącaniem się soli wapnia i magnezu z wody. Jest to twardość przemijająca, nazywana węglanową. Spotykamy również twardość nieprzemijającą, czyli niewęglanową. Wynika ona z obecności siarczanów, azotanów i chlorków w naszej wodzie. Te związki nie wytrącają się w trakcie gotowania. Główny problem stanowi wapń. W wodzie przy neutralnym pH występują w równowadze węglan wapnia CaCO3, wodorowęglan wapnia CaHCO3 i dwutlenek węgla CO2. Między innymi podgrzanie wody lub podniesienie jej odczynu pH narusza tę równowagę, co prowadzi do wytrącenia się osadu. Problem twardej wody występuje na terenie całej Polski w różnym stopniu. Dotyczy to zarówno wody wodociągowej, jak też wody z własnych ujęć. Rozporządzenie ministra zdrowia wskazuje, że w wodzie wodociągowej może znajdować się do 500 mg węglanu wapnia CaCO3 na litr wody, a to oznacza bardzo twardą wodę. Tyle w teorii. A jak twarda woda przekłada się na nasze życie? Kamień odkłada się w instalacjach grzewczych i hydraulicznych, a urządzenia AGD szybko wędrują na śmietnik. Warstwa osadu o grubości zaledwie 3 mm może powodować straty energii sięgające nawet 30%. Co więcej, wysusza naszą skórę i powoduje zaczerwienienia. W herbacie opływają oleiste plamy, a duże napięcie powierzchniowe twardej wody sprawia, że środki higieny mniej się pienią i ciężej spłukują, prowadząc do przesuszenia włosów i większego zużycia kosmetyków. Widocznym problemem są również smugi na kabinie prysznicowej, bateriach oraz płytkach. Jeżeli chcesz zapomnieć o twardej wodzie, zainteresuj się zmiękczaczem wody działającym na zasadzie wymiany jonowej, która jest możliwa przy pomocy żywicy jonowymiennej. Takimi urządzeniami są Ecoperla Hero, Toro i seria Soft Tower. Mam nadzieję, że ten materiał pomógł Wam poznać swojego wroga i będziecie w stanie się z nim zmierzyć. Jeżeli chcecie poprawić jakość swojej wody lub macie dodatkowe pytania, piszcie na pomoc@ecoperla.pl. Do zobaczenia!